W dzisiejszym odcinku przedstawię rzymskich legionistów, jedną z najgroźniejszych jednostek bojowych wszechczasów. Po twardym szkoleniu byli zdolni maszerować 37 km dziennie, jednocześnie mając obciążenie 36 kg. Legionista przyłapany na spaniu, na warcie, był karany śmiercią. Podobnie karano legionistów nie mających przy sobie gladiusa podczas budowy obozu. Kolejną ciekawostką dotyczącą legionistów było to, że jedną z umiejętności, jaką musiał nabyć podczas służby, to, że musiał się nauczyć skakiwać i zeskakiwać z konia w pełnym biegu, będąc jednocześnie w pełnym rynsztunku. Głowa legionisty była chroniona przez hełm z łacińskiego galea. Podstawowym uzbrojeniem ochronnym legionisty i jednym z najbardziej charakterystycznych dla nich była tarcza, nazwana scutum, stosowana przez nich od V wieku przed naszą erą aż do III wieku naszej ery. Jej wprowadzenie do uzbrojenia piechoty rzymskiej przypisuje się Markowi Furiuszowi Camillusowi. Scutum miało wysokość 120 cm, szerokość 100 cm, zasłaniało więc cały tułów legionist. Było też lekko wypukłe, co powodowało ześlizgiwanie się ciosów nieprzyjaciela z tej tarczy. Tarcza ta wykonana była z dwóch warstw sklejonych ze sobą desek, a całość jej była pokrywana płótnem i skórą. W części centralnej tarcza była wzmocniona żelaznym umbem. Na powierzchni tarczy malowano różne figury, sylwetki orłów lub pioruny, symbole boga Jowisza. Podczas walki tarcza była trzymana przez legionistów ich lewą ręką, a podczas marszu legioniści zawieszali ją na plecach. Poza tarczą legionistów chronił pancerz. Na początku była to zbroja łuskowa, tak zwana lorica hastata, ale najbardziej znany pancerz to tak zwana lorica segmentata, stosowana przez legionistów od I wieku przed naszą erą aż do II wieku naszej ery. Zbroja ta była zrobiona z pasów kutego żelaza. Chroniła ona klatkę piersiową, ramiona i plecy legionistów. Poszczególne płyty były utrzymywane przez skórzany rzemień od środka. A teraz broń ofensywna. Rzymskie pilum. Pilum był oszczepem, którym Rzymianie ciskali przeciwników przed przejściem do walki w zwarciu. Broń ta miała długość 2 m i 10 cm. Składała się ona z metalowej szyjki o długości 70 cm, która była połączona z drzewcem. Na szyjce osadzone było ostrze w kształcie piramidy lub stożka. Po trafieniu w cel szyjka w pilum łatwo się wyginała, krępując ruchy przeciwnika lub sprawiając, że jego tarcza była już bezużyteczna. Skuteczny zasięg pilum wynosił od 20 do nawet 30 metrów. Główną bronią legionistów był miecz, zwany gladiusem. Nazwa ta wywodzi się od gladiatorów, którzy bardzo często używali tej broni w walkach na arenie. Miecz ten był używany przez rzymskich legionistów od III wieku przed naszą erą aż do III wieku naszej ery. Wcześniej legioniści używali mieczy greckich, jednak w czasie wojen punickich okazały się one mniej skuteczne od ciężkich falkat stosowanych przez najemników iberyjskich. Stąd od tej pory Rzymianie włączyli do swojego uzbrojenia miecze typu hiszpańskiego. Dokładna ich nazwa brzmiała Gladius Hispanensis. Był on stosowany zarówno do cięć, jak i pchnięć. Legioniści nosili gladiusy po prawej stronie w pochwie okutej metalem. Gladiusy znakomicie sprawdzały się w preferowanej przez Rzymian taktyce walki w głębokim wzwarciu. Szczególnie boleśnie przekonali się o tym barbarzyńcy, nie mogący w walce w zwarciu
z legionistami wywijać swoimi długimi mieczami. Zanim zamachnęliby się tym mieczem, to już padali martwi. Od III wieku naszej ery gladius został zastąpiony przez dłuższy miecz typu spathae, używany dotychczas przez rzymską konnicę. Oprócz uzbrojenia, legioniści nie nosili ze sobą motyki, łopaty do zrywania darni, zapas żywności na kilka dni. Rzymskie wojsko było niezwykle zdyscyplinowane. Legioniści podlegali bardzo surowemu prawu wojskowemu. Rzymski generał miał prawo skazać na śmierć za każde, nawet najmniejsze przewinienie swoich żołnierzy. Poszczególne kary stosowane w rzymskim wojsku prezentowały się następująco. Za dezercję lub zaniedbanie swoich obowiązków legionista był karany śmiercią przez zatłuczenie pałkami lub poprzez ukamienowanie. Za zdradę lub kradzież był karany wrzuceniem w worku z wężami do rzeki lub jeziora. Najbardziej jednak znaną karą stosowaną w rzymskiej armii była decymacja, z łacińskiego decimatio, czyli dziesiątkowanie. Stosowano ją wobec tchórzliwej lub zbuntowanej grupy żołnierzy. Polegała ona na tym, że skazana kohorta, czyli 480 żołnierzy, była dzielona na 10-osobowe grupy. W tych grupach 10-osobowych wszyscy z nich wyciągali losy, a ten, któremu się nie powiodło, był skazywany na śmierć poprzez kamienowanie lub zatłuczenie na śmierć przez pozostałych 9 towarzyszy ze swojej grupy. Ci natomiast, którzy ocaleli, otrzymywali gorsze racje żywnościowe i byli zmuszeni do kwaterowania poza ufortyfikowanymi umocnieniami obozu. Dopiero gdy zmazali swoje winy w walce, powracali z powrotem do obozu. Z czasem jednak wobec niedoborów kadrowych zaniechano tej okrutnej kary. Przechodzimy teraz do historii legionistów. W połowie VI wieku przed naszą erą Rzymianie wskutek kontaktów z Etruskami zaadoptowali walkę w zwartym szyku zwanym falangą. W IV wieku przed naszą erą reformy wojskowe Camillusa wprowadziły zmianę szyku, wprowadziły nowy szyk, manipularny, bardziej elastyczny, w miejsce falangi, która nie radziła sobie w wojnach samnickich, które odbywały się w górzystych terenach Półwyspu Apenińskiego. Po tych reformach piechota liniowa składała się z 30 manipułów z podziałem na 10 manipułów w każdych liniach. Pierwszą linię tworzyli najmłodsi żołnierze, zwani hastati. Drugą tworzyli starsi, bardziej doświadczeni żołnierze, zwani principes, a ostatnia linia składała się z weteranów, najbardziej doświadczonych żołnierzy, nazwanych triarii, którzy stale walczyli na wzór greckich hoplitów. I w odróżnieniu od swoich młodszych kompanów nie używali w walce pilu. Każdy z manipułów składał się z 2 centurii dowodzonych przez centuriona. Pod koniec II wieku przed naszą erą Gajusz Mariusz wprowadził kolejną reformę wojskową, która wprowadzała ujednolicenie w szeregach legionistów. Zaniknął stary podział na hastati, principes i triarii. Wprowadzono kohorty, z których każda liczyła 480 żołnierzy. 10 takich kohort składało się na cały legion rzymski. Dotychczasowa armia obywatelska została przekształcona w armię zawodową, otrzymującą stały żołd, ujednoliconą pod względem uzbrojenia i znakomicie wyćwiczona. To była prawdziwa machina śmierci. Legioniści służyli w armii minimum 16 lat, a z czasem ten okres został wydłużony nawet do 25 lat. Po odsłużeniu tego okresu weteranom przydzielano ziemię, na której się osiedlali. Legiony
stanowiły trzon również w późniejszych latach rzymskiego cesarstwa, jednak z czasem osłabiała się ich wartość bojowa wskutek postępującej barbaryzacji, czyli przyjmowania do ich szeregów coraz większej liczby barbarzyńców. Podsumowując, przez wiele stuleci rzymscy legioniści stanowili najlepiej uzbrojoną, najlepiej wyćwiczoną jednostkę bojową ówczesnych czasów. Nawet greccy hoplici, a później i macedońscy falangici nie mieli z nimi szans.